We Wrocławiu odbyła się konferencja o nazwie Kompetencje przyszłości i rozwój polskiej cyfryzacji. Jednym z wątków była przyszłość szybkopasmowego internetu w Polsce. To jest ważna sprawa, ponieważ dostęp do szybkopasmowego internetu to jest coś, czego obywatele bardzo potrzebują, oczekują. Na ten cel mamy przeznaczone ze środków europejskich w najbliższych latach około 2 miliardów euro. Naprawdę bardzo nam zależy na tym, żeby ten światłowód był tak samo dostępny jak energia elektryczna. Dostęp do szybkopasmowego internetu to dzisiaj jedno z największych wyzwań dla mniejszych miejscowości. Rok temu, półtora roku temu, około 10% gospodarstw domowych w gminie Twardogóra posiadało dostęp do szerokopasmowego, światłowodowego internetu. Dzisiaj jest to po niespełna półtora roku już 30%. No i z tego, co dzisiaj się tutaj dowiedziałem, planowane są kolejne edycje, kolejne etapy rozwoju tej sieci. Zapowiadana jest aktualizacja aplikacji mObywatel. W nowej odsłonie, która także umożliwi realizację usług na styku właśnie obywatel-państwo. Ciężko wyobrazić sobie dzisiejsze życie bez internetu. Szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, w tym aspekcie jest jeszcze wiele do zrobienia. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.